To jest bardzo dobre pytanie, czy można pomylić pożądanie z zakochaniem. Pozwoliłabym sobie tak śmiało nawet powiedzieć, że dla bardzo wielu osób te dwie jakości się ze sobą łączą i w którymś momencie one się stają się dla osób jak gdyby takim monolitem, to znaczy, że ludziom się myli jednak to, czym jest zakochanie z pożądaniem. Ja mam nawet taką teorię, że żyjemy w dosyć restrykcyjnym świecie, jeżeli chodzi o otwartość na seksualność. W związku z tym będę używać takiego języka, który być może trochę odpersonalizowuje ludzi, ale jeżeli mamy osoby, które mają w sobie dużo brak dostępu do aktywnego realizowania się seksualnie, w momencie kiedy poznajemy kogoś, kto nam daje taką perspektywę, że być może ten seks się pojawi, więc pojawia się bardzo duża motywacja o to, żeby zabiegać o względy tej osoby. I wówczas działania są bardzo podobne do tego, jak osób, które się zakochują, to znaczy, że chcemy jakby doprowadzić do momentu, kiedy zostanie, nie wiem, ta osoba, czy ten seks zostanie skonsumowany, cokolwiek jak gdyby tym słowem seks się kryje. I to jest jak gdyby często jakimś takim rodzajem, użyję takiego słowa testu, ale to też nie jest zbyt chyba adekwatne. Bo dla wielu osób po seksie ta atrakcyjność związana z drugą osobą się kończy. To znaczy, że już jest jak gdyby dopełniona jakaś rzecz i nie ma dalej zaciekawienia i chęci budowania więzi z tą osobą. Więc tak, dla części osób rzeczywiście coś takiego się wydarza, a dla części osób z kolei nie ma w ogóle pożądania bez zakochania. To znaczy, że dopiero w momencie, kiedy czujemy, że darzymy daną osobę uczuciami, to też pojawia się ochota na miłość, seks, uprawianie, kochanie się i tak dalej. Także to jest... Mówi właśnie Helen Fisher o takich dwóch drive'ach, czyli takich rzeczach, które nas motywują do życia, do działania. Mówi o tym, że jeden z tych popędów to jest właśnie popęd miłości, a drugi jest popęd seksu i że często psychologia je łączy jako jeden konstrukt, tymczasem to są dwa odrębne popędy.